temat jest właśnie trzy JS-owe mity. Nie wiem, czy największe, ale no, dość często spotykane. Mit w tym znaczeniu, w którym ludzie często mają złe intuicje, złe poglądy na dane zagadnienie, tak? JavaScript jest trudnym językiem, był zaprojektowany w 10 dni, jest dużo rzeczy, które no powiedzmy mogły być lepiej zrobione, bardziej intuicyjnie. Więc stąd się też bierze wiele konfuzji i wiele problemów ze zrozumieniem tych wielu zagadnień. Pierwszy mit, o którym chciałbym powiedzieć, akurat nie jest specyficzny dla JS-a, bo występuje tak samo w Javie, w Pythonie, w wielu językach, wielu nowych językach. Więc generalnie w JS-ie nie mamy pass by reference, tak? A wielu ludzi myśli, że mamy. Skąd to się bierze? Inaczej można powiedzieć, też sformułować ten mit, że typy proste są przekazywane przez wartość, ale obiekty są przez referencje przekazywane. I to jest równie nieprawda jak ten pierwszy mit. Bierze to się stąd, że załóżmy, że jesteśmy sobie takim juniorem, dostaliśmy taska, żeby sobie posortować tablicę. No może niepotrzebnie tu napisaliśmy taką funkcję, ale już ją napisaliśmy. Ta funkcja nam sortuje i zwraca posortowaną tablicę. I wszystko jest dobrze, bo rzeczywiście pod zmienną sorted langs mamy posortowaną tablicę po wykonaniu tej funkcji. Ale oczywiście problem jest taki, że langs, czyli ta pierwotna tablica jest również posortowana, prawda? I teraz jak jesteśmy tym juniorem, to sobie zaczynamy czytać i albo sprawdzać i widzimy, że jak przekazujemy numer, stringa i tak dalej, te typy proste, to nic się z nimi nie stanie, tak? Cokolwiek wrzucimy do funkcji, to zewnętrzny zakres nie zostanie zmieniony przez wywołanie tej funkcji. Ale z obiektami jest właśnie inaczej, bo się okazuje, tak, że z obiektem można zrobić praktycznie wszystko. Jeżeli przekażemy obiekt albo tablicę do funkcji, to możemy go dowolnie zmodyfikować i te zmiany będą widoczne poza funkcją. No i jakby, jak to zobaczymy, to możemy rzeczywiście pomyśleć, ok, string jest przekazany przez wartość, kopiujemy stringa i działamy na kopii, o ile są kopie typów prostych, ale w przypadku obiektów trzymamy referencję i w funkcji mamy dostęp do tej wartości, która była zdefiniowana poza funkcją. Teraz, żeby zrozumieć, skąd się bierze ten błąd i dlaczego to jest błąd, musimy sobie powiedzieć, bo to jest głównie problem terminologiczny. Jakby te dwa pojęcia, pass by reference i pass by value, to są ugruntowane jakby historycznie w programowaniu terminy, które mają określone znaczenie. I to znaczenie właśnie współcześnie ono robi dużo zamieszania, bo te właśnie pass by reference jest bardzo rzadko wykorzystywane. Ale przejdźmy do przekazania przez wartość. Przekazanie przez wartość wygląda tak, że argument jest ewaluowany, czyli sprawdzamy, jaka jest jego wartość. Ta wartość jest przypisywana do zmiennej lokalnej. No i w rezultacie mamy dostęp do tej przekazanej wartości. Nic, co zrobimy, nie jest widoczne poza funkcją, tak? Jedynie funkcja może nam coś zwrócić. Jakby w typach prostych jest to o tyle oczywiste, że one są immutable, tak? Czyli cokolwiek zrobić na stringu, czy na... inaczej, nic nie możemy zrobić na stringu, ani na numerze, prawda? Nie możemy go zmodyfikować, on jest immutable. Ale gdybyśmy przekazywali przez wartość obiekty na przykład, to by znaczyło, że dowolna zmiana na tym obiekcie nie jest widoczna poza funkcją, bo mamy jego kopię, a nie to, co było w outer scope'ie. Przekazanie przez referencję wygląda inaczej. Przekazujemy jakby zmienną, czyli nie dość, że mamy tą wartość tej zmiennej, ale również samą zmienną, więc możemy ją w szczególności zmodyfikować, możemy ją przypisać ponownie i ta zmiana będzie widoczna poza funkcją. I teraz stąd wiemy, jakby, że w JS-ie nie ma pass by reference, bo w JS-ie, jeżeli sobie zrobimy ponowne przypisanie tego obiektu przekazanego, to przypisanie nie będzie już widoczne poza ciałem funkcji. Jedyne, co jest widoczne, co robimy w funkcji, to jest modyfikacja obiektu, mutacja jego. Ale jeżeli ponownie przypisujemy, to już nie jest widoczne. Tak jak tutaj, tak? Mamy sobie obiekt ziutek i stworzyliśmy funkcję create Czesiek. I teraz ta funkcja przyjmuje tego ziutka i powinna zwrócić nam Cześka. I ona rzeczywiście zwróci Cześka. Ale te przypisanie w linii ósmej sprawia, że tracimy jakąkolwiek łączność z ziutkiem w linii drugiej, tak?
Gdybyśmy mutowali tego ziutka, czyli napisali ziutek.name równa się Czesiek, to okej, to byłoby widoczne w autorskopie. Ale po przypisaniu ponownym w linii ósmej tracimy. Koniec, nie mam żadnej łączności z autorskopem. I to oznacza właśnie, że nie mamy pass by reference w JS-ie. Teraz, żeby powiedzieć, co rzeczywiście mamy, trzeba sobie jedną rzecz powiedzieć. W JS-ie mamy dwa typy zmiennych. Znaczy nie chodzi mi o te typy string, boolean i tak dalej, tylko to jest inna charakterystyka. Po pierwsze mamy typy proste, czyli właśnie stringi, numery, boolowskie wartości i referencje. To są obiekty. Czyli to oznacza, to ja tego nie wymyśliłem, tak, nie wiem, piszę, w wielu książkach możecie o tym przeczytać, tak, Nicolas Zakas na przykład, czy tam David Flanagan, to samo piszą. Mamy proste typy i referencje. I jakby dowód jest też taki, gdy mamy trzy zmienne, czy tam stałe zdefiniowane, ziutek 1, ziutek 2, ziutek 3. I teraz w linii 12 porównujemy dwa pierwsze obiekty. Chociaż one są takie same, te porównania zwraca false'a. I dlaczego tak jest? Bo nie porównujemy obiektu, tylko porównujemy referencje. Ziutek 1 i ziutek 3 odnoszą się do dokładnie tej samej, do tego samego obiektu i dlatego to zwraca true. Czyli to oznacza, że w JS-ie nigdy zmienna, wartością zmiennej nie jest obiekt. Zawsze wartością zmiennej jest referencja do obiektu. No i teraz, jak jest w JS-ie naprawdę? Można to wytłumaczyć na dwa sposoby, one nawet są trochę może sprzeczne, ale naświetlają równie dobrze tą sprawę. Pierwsze się mówi tak, w JS-ie przekazujemy zawsze przez wartość, nieważne czy mamy obiekt czy stringa, ale wartością w przypadku obiektu jest referencja, a nie obiekt. Jak to pierwszy raz przeczytałem, jakby to wydawało mi się, że ktoś jest na siłę, stara się taką złotą myśl budować, i na siłę stara być się paradoksalny i utrudnić zrozumienie tego. Ale gdy sobie przypomnimy właśnie to, że wartością zmiennych nigdy nie jest obiekt, tylko referencja, to zaczyna mieć sens, prawda? Bo skoro zmienna nigdy nie trzyma obiektu, tylko trzyma referencję do obiektu, to nie możemy przekazać obiektu, tylko przekazujemy referencję do obiektu. Ale właśnie, to jest typ złożony, więc de facto przekazujemy kopię referencji. No i właśnie, pod zmienną i tak nigdy nie mamy obiektu. Ale właśnie, to też to powiedziałem, mamy do czynienia z kopią referencji. To nam tłumaczy, dlaczego po nadpisaniu tutaj, nie, o tu, dlaczego to, co się dzieje w linii ósmej, nie ma wpływu na autorskopa. Bo nie mamy do czynienia z tą referencją, która została przekazana, ale jedynie z jej kopią. Więc sobie ją skopiowaliśmy i dopiero działam na kopii referencji, więc cokolwiek na nie zrobimy, czyli w szczególności jeżeli przypiszemy jakiś nowy obiekt do tej referencji, to nie będzie to widoczne poza funkcją, bo nie modyfikujemy tej referencji, tylko jej kopię. Więc mimo, że to zdanie wygląda tak paradoksalnie i trochę na siłę wydumane, ono jest, no daje istotę rzeczy. Drugi sposób mówienia o tym, co się dzieje w JS-ie, to na Stack Overflow, jak piszecie, czy w JS-ie jest pass by value, czy pass by reference, to niektórzy piszą właśnie, że w JS-ie mamy call by sharing. To sformułowała Barbara Liskow, ta solida ze środka, L, to właśnie znaczy Liskow. Ona stworzyła w latach 70. taki język CLU i tam opisała, to chyba pierwszy raz właśnie, ten sposób przekazywania wartości. Tu jest cytat z tego podręcznika. Może nie będę go czytał, tylko przetłumaczę szybko. Że w szczególności te call by sharing nie jest call by value, ponieważ mutacje na obiekcie są widoczne w autorskopie. Czyli dokładnie jak w JS-ie. Cokolwiek zrobimy z obiektem, to jest widoczne poza funkcją. Czyli nie mamy pass by value. Ale też nie jest to pass by reference, bo dostęp jest... Nie mamy dostępu do zmiennych z autorskopa. Mamy dostęp jedynie do wartości. Więc nie możemy nadpisać tej zmiennej. I to mi się wydaje jest dość jasne tłumaczenie tego, co się dzieje w JS-ie. Wydaje mi się, że się trochę ten termin call by sharing nie przyjął, ale to tłumaczenie jest bardzo dobre. Drugi mit w JS-ie. W JS-ie to będzie szybciej i prostsze jest. Więc wielu ludzi mówi, że wszystko w JS-ie jest obiektem. To jest nieprawda, tak? Zaraz powiem dlaczego, ale najpierw powiem skąd się bierze ten mit.
Wydaje mi się, że nawet, nie wiem, Douglas Crockford, powiedzmy, w jakichś swoich tokach, coś takiego, coś podobnego mówił, bo często się tak mówi, dlatego, że w JS-ie nie ma klas. I to, mówi się właśnie, JS jest prawdziwym językiem obiektowym, nie to co Java, bo w JS-ie mamy tylko obiekty, nie mamy dziedziczenia z klas, mamy tylko z obiektu. Więc w JS-ie wszystko jest obiektem. No ale to jest skrót myślowy tylko, bo nie wszystko jest obiektem. Drugi powód, dlaczego niektórzy ludzie myślą, że w JS-ie wszystko jest obiektem, jest właśnie taki. Czyli, że mamy sobie stringa, booleana, numer i się okazuje, że możemy wywołać na nim różne metody. String, boolean czy numer nie mają metod, tylko obiekty mają metody. Więc można sobie pomyśleć, że rzeczywiście tak naprawdę ten obiekt, ten string jest w jakiś sposób obiektem. Druga rzecz, to już jest w ogóle, to już dotyka takiej istoty JS-a. No, okazuje się, że tablice i funkcje też są obiektami, więc można to sobie ekstendować na inne typy. Trzeci powód konfuzji jest operator, według mnie operator typeof, który dość śmiesznie działa. Na przykład to jest MDM. W szczególności przy funkcji, przy nulu zwraca obiekt. I to jest nieprawda, tak? Nul nie jest wcale obiektem, tylko nul jest nulem. To jest jeden z typów prostych, z 7. No ale jak sobie sprawdzamy, że też jednak nul nawet jest obiektem, to rzeczywiście można zacząć myśleć, że wszystko jest obiektem. W ogóle ten operator typeof jest trochę dziwny, bo nawet przy funkcji zwraca function, a funkcja nie ma typu funkcja, tylko jest obiektem, no, który jest callable. Więc ten typeof jest taki trochę śmieszny. Jak jest naprawdę? Jest tak. Mamy 7 typów prostych, string, numer, boolean i tak dalej, plus obiekty. No i właśnie jest tak, czyli to, że wszystko jest obiektem, jest nieprawdą. Nawet jeżeli JS tak czasem nam mówi. Jedno słowo, tylko wytłumaczenie tego zjawiska, że możemy sobie na stringu na przykład metodę wywołać. To zjawisko się nazywa boxing. To oznacza, że jeżeli próbujemy wywołać sobie metodę na jakimś typie prostym, to JS za nas opakowuje, wrapuje ten string w obiekt, konstruuje sobie go z obiektu string, jako argument przekazuje tego stringa i wtedy mamy obiekt i mamy wszystkie metody, które ma ten obiekt. Tu jest jedna ciekawostka. Coś takiego nie zadziała na liczbie, tak? Znaczy nie napisałem 4.toString. Trzeba napisać 4.toString, bo on kropkę traktuje jako float, jako początek floata i wtedy się wykrzeczy. Więc właśnie, w JS-ie nie wszystko jest obiektem, nawet jeżeli JS czasem tak twierdzi. I ostatni już mit, o klożurach chciałbym opowiedzieć. Jakby sam to zagadnienie jest takie trochę mityczne, bo wielu ludzi ma problem z tym pojęciem i traktuje klożury, domknięcia jako coś właśnie trochę magicznego, tak, że tam się dzieje magia. Mit można sformułować tak, że domknięcia to jest jakiś specjalny rodzaj funkcji, że coś trzeba specjalnego zrobić, żeby stworzyć domknięcie. Inaczej można to sformułować w ten sposób, że domknięcia, niektórzy tak mówią, domknięcia to są funkcje zwracane przez inne funkcje. To jest też nieprawda. Inaczej można powiedzieć, że domknięcia to są funkcje zdefiniowane w ciele innej funkcji. Też nieprawda. Prawda jest taka, że to jest domknięcie, tak? Zwykła funkcja, a tu w global scope'ie i tu mamy closure. Tu mamy closure dlatego, że mamy tu zmienną wolną, tu, która nie ma, nie dostaje wartości w ciele funkcji, ani nie jest zdefiniowana w parametrze, tak? Ona jest, więc JS szuka wartości tu, poza ciałem funkcji i znajduje w global scope'ie. Czyli global scope jest domknięciem tej funkcji. Mówimy wtedy, że tu się tworzy closure. W ogóle można tak naprawdę powiedzieć, że może nie każda funkcja jest w JS-ie domknięciem, ale każda funkcja może być w JS-ie domknięciem. Wystarczy odwołać się do zmiennej, która jest zdefiniowana wyżej niż ta funkcja. I już, mamy domknięcie. I jak widać, to jest bardzo prosty mechanizm. Tak? Tu się nie dzieje nic skomplikowanego. Tu jest jeszcze taka definicja. Domknięcie to jest funkcja wraz z związaniami, bindingsami, wszystkich zmiennych wolnych w ramach zakresu leksykalnego. Ten zakres leksykalny jest ważny, bo to też rzeczywiście mamy
do czynienia z closurem, ale o tym za chwilę. I teraz skąd się biorą te mity i skąd się biorą problemy w ogóle z pojęciem closure? Wydaje mi się, że to bierze się stąd, że pojęcie closure staje się ciekawe w ciekawych przypadkach jakby. Tak? I od takich przypadków zaczyna się tłumaczenie, czym jest closure. I wtedy rzeczywiście wydaje się, że dzieje się tu coś dziwnego. Na przykład stworzyliśmy sobie, mamy funkcję add, która zwraca funkcję, która rzeczywiście jest closure'ą. Ona ma domknięcie w scope adda, bo sam return w addzie ma dwie zmienne wolne, a i x, które są zdefiniowane tak naprawdę wyżej. I teraz wywołujemy tego adda, tworzymy nową funkcję addTo i teraz jak ją wywołamy, to wygląda tak, jakby ta addTo trzymała stan, prawda? Bo po każdym wywołaniu stan się zwiększa jakby. To nie jest żaden stan, to jest scope z funkcji add. To jest też, to jest właśnie lexical scoping, bo lexical scoping polega na tym, że wartości zmiennych są szukane tam, gdzie funkcja została zdefiniowana, czyli ta funkcja addTo to jest zwrotka z adda i ona została zdefiniowana tu w linii pierwszej, znaczy powiedzmy w linii trzeciej i ona, nawet jeżeli ją wywołujemy w linii 10, 11, 12, to szuka wartości dla swoich zmiennych w ciele funkcji add. To się nazywa lexical scoping i dzięki temu closury w JS są ciekawe. Jest jeszcze dynamic scoping i to oznacza, że wartości dla zmiennych są szukane tam, gdzie funkcja została wywołana. I wtedy nie byłoby tak ciekawie, bo addTo nie znalazłaby ani y, ani x, prawda? Więc nie mielibyśmy takiego mechanizmu. Tu zresztą na tym przykładzie właśnie często się mówi, że closures are put in object. To jest takie często powiedzonko o closurach. Można to przetłumaczyć. Nie wiem, że closury to są obiekty jakby z promocji, tak? Są tańsze obiekty, obiekty z Biedronki powiedzmy. Bo chodzi o to, że chodzi o to, że jakby closury potrafią naśladować zachowanie obiektów, czyli na przykład wydaje się, że trzymają stan, również mogą wystawiać jakiś interfejs, dzięki closuru możemy sobie wystawić, szczególnie właśnie jeżeli użyjemy module pattern, tak? Możemy sobie wystawić jakiś interfejs, możemy mieć prywatne jakieś zmienne. Czyli to działa dość podobnie do obiektu. I dlatego właśnie Pullman's Object. I to jest też kolejny przykład właśnie wykorzystania closury, które wydaje się dość magiczne, jeżeli zaczynamy przygodę z JavaScriptem, ale przez to, że on jest ciekawy, to też sprawia, że jest trudny i utrudnia zrozumienie samych domknięć. No i w sumie tyle. To są te trzy mity. Nie wiem, ile czasu mi to zajęło. Mam nadzieję, że 20 minut. Dzięki. Ktoś miał jakieś pytania?